Cześć, witajcie na kanale Papierowa Embers, gdzie wszystko kręci się wokół książek. I nadchodzi mój pierwszy wrap-up! Yeah! Wprawdzie to nie są wszystkie książki, które przeczytałam w październiku, jednak tamte, te pozostałe wyczekują na inny, specjalny odcinek. Zaczniemy od propozycji, która jest do granic możliwości śmieszna i zboczona. Zły Romeo. Przeszłość i teraźniejszość głównej bohaterki, czyli Cassie, przeplata się w tej książce. Otóż macie rozdziały, które dzieją się obecnie i te, które dzieją się 6 lat temu. I zaczniemy od tego, jak było dawniej. Dziewczyna rozpoczyna studia na swoim wymarzonym profilu związanym z aktorstwem. I już przejdziemy do sedna sprawy, ponieważ nie mogę się doczekać. Otóż, proszę o werble. Do jej grupy trafia Itaan. Jest to niegrzeczny buntownik, który jest też niebezpiecznie przystojnym draniem. No i oczywiście tak się składa, że Cassie w najnowszym przedstawieniu ma zagrać Julię, zaś jej Romeo to będzie właśnie Ethan. Zacznijmy od tego, że owszem, coś ich do siebie ciągnie, jest jakaś namiętność, ale oczywiście ten pajac Ethan wpierw mówi pragnę cię, przyciska ją do ściany, całuje i inne takie rzeczy, bardziej hardkorowe, a potem ją odpycha i mówi, że tak być nie może. Znacie ten schemat. Ale oczywiście mimo to Cassie udaje się przebić przez tę skorupę i jakoś w jakimś stopniu poznaje tego chłopaka. I tak jak kocham romanse, to tutaj jednak na drugim miejscu są te sceny romantyczne. Najbardziej w tej książce uwielbiam to, że autorka ma naprawdę zajebisty humor. Otóż wyobraźcie sobie, że główna bohaterka jest tak napalona i tak zakręcona, że w swoim pamiętniku pisze o przyrodzeniu Etana. Sfrustrowana Cassie jest najlepszym klaunem. Chyba tak mogę powiedzieć. Jeżeli macie doła, to uwierzcie mi, ta książka poprawi wam humor, łapcie za nią. Łzy ze śmiechu gwarantowane. Ale mamy też rozdziały, gdzie poznajemy teraźniejszość Cassie. I to pozostanie tajemnicą. Powiem tylko tyle, że znowu pojawia się Etan. Po tym jak 6 lat temu zniknął w bardzo brutalny sposób. Książka jest przepełniona humorem, humorem i humorem. Nie, no dobra, jeszcze są gorące sceny i co by tutaj jeszcze dodać? I bunt, tak, bunt. Ale jeżeli bym miała się czegoś czepiać, to wydaje mi się, że mimo wszystko, ja nie poznałam jako czytelnik, nie poznałam zbyt dobrze Etana, ale to może dlatego, że on nie istnieje i to jest nie fair? Druga książka to Milion odsłon Tasz i w końcu do mnie dotarła. I powiem wam szczerze, pobiłam swój rekord, otóż pochłonęłam ją w 2 godziny. Ale niech to was nie zmyli. Zacznijmy od początku. Tasz to główna bohaterka, ona razem z przyjaciółką Jack, tak, tworzy serial. Tasz pisze scenariusze, potem werbują ekipę takich amatorskich aktorów. Oni występują, to wszystko nagrywają, Jack potem to montuje, wkłada do internetu i voilà. Na YouTube mają stałą grupę odbiorców, nie jest to jakaś wielka gromada, ale pewnego dnia to wszystko się zmienia. Uwaga, cud nadchodzi, subskrypcje i wyświetlenia rosną jak szalone. Nie jeden YouTuber o tym marzy, mówię wam. Okazuje się, że pewna gwiazda YouTuba wspomniała o ich serialu. I jednak sława to kapryśna przyjaciółka, jak to powiedziała pewna postać z Harry'ego Pottera. I ten, kto odgadnie, o kogo mi chodzi, ten wygrywa książkę Phobos. Pierwszy komentarz z poprawną odpowiedzią wygrywa. Tasz musi się zmierzyć z hejterami. Co? I z problemami jej przyjaciół, nie wspominając o tym, że ona sama ma własne problemy. Powiem szczerze, że bardzo nagrzałam się na tę książkę. W końcu tam jest o tym YouTubie, że tak nagle się wybijają, co jest marzeniem, myślę, każdej osoby nagrywającej. I no wiele wymagałam, no nie wiem, czy wiele wymagałam, ale no jakoś coś tam chciałam i no nie do końca jestem zadowolona. wyrzuciłam to z siebie. Po pierwsze, kulisy YouTube'a zostały bardzo, bardzo płytko przedstawione. Nie podoba mi się to, to jest nierealne i mnie to boli. W sensie, nie będę jakoś tam protestować, ale generalnie myślałam, że autorka bardziej się obeznała z tym tematem, a wygląda tak, jakby nie wiedziała, o co chodzi. No i powiedzmy sobie szczerze, skoro nagle rośnie liczba subów i mamy te 40 000 subskrypcji, to my to odczuwamy, a tu tak nie za bardzo szło to odczuwać. W sensie niby miały fanów, ale generalnie bez żadnego wow. No nie. Jednak myślę, że warto przeczytać tę książkę, bo po przeczytaniu sami łapiemy się na tym, że próbujemy zbudować własną piramidę wartości. I zawsze, gdzie jest poruszane takie zjawisko jak sława, zaczynamy się zastanawiać, co jest ważniejsze: spełnianie marzeń czy przyjaciele i rodzina. Plus bardzo ciekawą postacią jest Paul, nie wiem jak go czytać, różnie czytają ludzie. Nie chciałabym za bardzo zdradzać, sami się przekonajcie, bo warto przeczytać książkę. Mogłaby wciskać fotel, ona tego nie robi, jednak jest bardzo przyjemna w czytaniu i mimo wszystko jakąś lekcję czytelnikowi daje, przedstawia. Trzecia propozycja to początek wszystkiego. I tu mamy pewien schemat, który wszyscy bardzo dobrze znamy. I powiem szczerze, że właśnie to mnie zachęciło do przeczytania tej książki, bo czasami warto wracać do starych schematów z komedii romantycznych, które kiedyś były modne. Ezra jest szkolną gwiazdą i doskonale znamy ten typ: wysportowany, przystojny, rozchwytywany i bla 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 bla. Same superlatywy. W każdym razie, to jest książka, więc logiczne, że pojawia się jakieś trach, bam, bum. Ezra dowiaduje się, przyłapuje, w sumie on przyłapuje swoją dziewczynę na zdradzie. Niedobra. Zdenerwowany wsiada do auta i odjeżdża. No i właśnie tu jest ten trach, bo ma wypadek samochodowy i miażdży sobie kolano. W sumie nie wiem, co dzieje się z jego kolanem, ale jest kaput. W sensie, no, jako sportowiec to on już się nie sprawdzi za bardzo. No i właśnie to się dzieje, że staje się nikim. Bo przecież nie może uprawiać sportu, więc nie odnosi żadnych sukcesów. Jego dziewczyna go zdradziła, więc wszyscy się z tego śmieją i no, ha, ha, ha. Właśnie w tym momencie w jego życiu pojawia się Cassidy, najdziwniejsza dziewczyna na świecie. Brzmi fajnie. I tak jest, ale no nie, czegoś mi brakuje. Powiem szczerze, czegoś mi brakuje. Cassidy wcale nie jest taką intrygującą, ciekawą postacią, jak mogłoby się wydawać. Jakby na siłę była robiona na outsiderkę, indywidualistkę, ale mimo wszystko ma w sobie takie cechy, które irytują, denerwują i no, wcale tak nie jest, że jest taka wyjątkowa. Historia ma potencjał, jak zawsze jest ten potencjał, ale gdzieś tak w połowie została źle poprowadzona, według mnie. I mój entuzjazm opadł. Dosłownie. I w przenośni. Macki też opadły. A końcówka kompletnie mnie zawiodła, gdyż nie było podstaw do tego, aby ta historia właśnie tak się zakończyła. Mówię duże, wyraźne nie. I to nie jest sfrustrowane. Nie, to jest sfrustrowane. To jest sfrustrowane duże nie. Generalnie polecam, ale z przymrużeniem oka, jak już nie macie nic do przeczytania. Ja myślałam, że Cassidy to będzie taka druga Eleonora z książki Eleonora i Park. Lol. Masło maślane. Ale tak nie było. To jest istna parodia takich dziwnych dziewczyn. Kompletne przeciwieństwo. Nie. Nie. W ogóle nie jest owiana żadną tajemnicą. Ona jest owiana irytacją czytelnika. Naprawdę. Irytowała mnie ta postać w kij. Warto się jednak skupić na plusach, jest to na pewno Ezra, męski bohater i myślę, że to jak jego życie przewraca się do góry nogami może być niezłą lekcją dla każdego czytelnika, ale trzeba przeżyć Cassidy, no. Czy nie możesz spać? Czas na bezsenność na Manhattanie, to był taki suchar, że ja pierdyklam. To jest trochę inna książka, to jest trochę inna główna bohaterka niż te, które ja zazwyczaj czytam i które ja poznaję. Ale w ogóle mi to nie przeszkadzało. Paige ma wszystko. Przyjaciółki, wymarzoną pracę i cudowne mieszkanie. No, ale tak jak mówiłam przy poprzedniej recenzji, zawsze jest to trach i proszę Państwa, Paige traci pracę. Próbując ogarnąć swoje życie, próbując założyć agencję eventową, musi zwrócić się o pomoc do przyjaciela swojego brata. Jest to Jake, który już raz złamał jej serce. No i zaczyna się trochę niebezpieczna gra. Owszem, dzisiaj już mówiliśmy o schemacie i tu też to wszystko brzmi, jakby było wpasowane w pewien schemat. Może i jest, a i owszem. Jednak jeżeli historia jest dobra, to dlaczego mamy się czepiać? Ja uwielbiam takie historie, mamy tam w tle Nowy Jork, obok jest przystojny facet, no i dodatkowo to wszystko jest przeplatane pokręconymi pomysłami i pokręconym życiem Paige. Jest mnóstwo humoru, oczywiście Paige robi wszystko, żeby się nie zakochać w Jake'u i bardzo dobitnie daje mu do zrozumienia, że między nimi nic już nie ma, że on jest zwykłą męską świnią. Lekka, przyjemna książka, która według mnie powinna zostać zekranizowana. Brakuje takich książek, brakuje takich komedii, jak najbardziej na odmurzczenie. Powiem szczerze, że wiem, że będę do niej wracać. Ostatnia propozycja różni się od tych pierwszych. I uwaga, zmieniamy klimat. Wyobraźcie sobie świat, w którym nie trzeba martwić się głodem, wojną, chorobami, a nawet śmiercią. Czujesz, że jesteś za stary? W takim razie czas zresetować swój wiek. Przypadkowo się zabiłeś? Spoko. Za chwilę to naprawimy i ożyjesz. Popełniłeś samobójstwo, również cię ożywią. No brzmi prawie idealnie, no właśnie, prawie. Ale trzeba jakoś zapanować nad ludzkością. I uwaga, nadchodzi nowy zawód. Kosiarz. A książka to Kosiarze. Ta książka może wydawać się trudna w odbiorze i może tak jest dla osób, które nie za bardzo potrafią rozmyślać o życiu i śmierci, ale myślę, że mimo wszystko każdego to dotyczy. Ale moment, przecież w książce dostajemy nieśmiertelność. A i owszem, ale to bardziej przypomina o tym, że my jesteśmy czytelnikami, jesteśmy zwykłymi śmiertelnikami, którzy żyją, a potem nie będą żyć. No o to chodzi, że po prostu nasze życie jest kruche i unikatowe. Jak chodzi o postacie, Citra i Rowan zostali praktykantami w profesji kosiarza, czyli dostali tak jakby tą fuchę. Prawie. Ogólnie postacie są no prawie picuś glancuś, ale no między główną parą na początku myślałam, że coś będzie. No wiecie, jako dziewczyna, która kocha romanse, zawsze próbuję kogoś z kimś łączyć, zawsze doszukuję się tego romansu, ale potem stwierdziłam, że nie, oni będą dobrymi przyjaciółmi, takimi trochę jak Parabatai w Darach Anioła. Naprawdę dobrze się rozumieli, ta więź narastała, ale brakowało tego czegoś. Brakowało tego czegoś do romansu, więc zdziwiłam się, kiedy się okazało, że, że oni coś do siebie czują. Nie, przyjaźń. Miłość, przyjaźń, miłość, przyjaźń, miłość. I nie wiedziałam do końca i do końca nie jestem przekonana do tego, przy czym stanęli. I to jest jedyna sporna kwestia, ale generalnie przyznaję, że pierwszy raz miałam do czynienia z tym autorem i nasze pierwsze spotkanie było całkiem udane, prawda? Neil? I wydaje mi się, że najbardziej lubię jego przemyślenia. On balansuje między życiem a śmiercią i w to taki niebanalny sposób. I powiem Wam szczerze, że może podejmuje trudny temat, ale szybko się ją połyka. Połknęłam szybko Kosiarza. Ha. No i na samym końcu autor wspomina o ekranizacji. I powiem Wam szczerze, że trudne zadanie, jak chodzi o taką produkcję, to wydaje mi się, że to będzie dość trudne. No, ja będę wyczekiwać i myślę, że jeżeli dojdzie do takiej ekranizacji, to jak najbardziej pójdę do kina. I to by było na tyle. Właśnie te książki przeczytałam w październiku. Dajcie znać, czy je znaliście. Dajcie znać, czy je znaliście. Dziwnie brzmi to zdanie. Co myślicie o tych książkach, a jeżeli nie, to która Was zaciekawiła? No i pamiętajcie o konkursie. No i cóż, do zobaczenia.